Pozdrawiam serdecznie. Dzięki za donate'a, pozdrawiam. Cześć Mati. Nie zdążyłem ci dać moda. I chodzi właśnie o to... 101 zł. Chodziło właśnie o to, że zamówiłem tego Mystery Boxa. To jest... No znalazłem po prostu karteczkę i tam pisało, żeby kupić od tego użytkownika Mystery Boxa. A jak wiecie, Mystery Boxy kupuję naprawdę z Dark Webu. Wam to udowodniłem na poprzednim live'ie. Nie pamiętam którym, ale na live'em wam pokazałem stronę w Dark Web, gdzie zamawiałem Mystery Boxy. Tylko nie pokazałem wam oczywiście użytkowników, bo nie chciałbym się narazić na takie coś. I chodzi o to, że no zamówiłem od niego tego Mystery Boxa, kosztował on mniej więcej chyba $300, ale chyba zapłaciłem mniej, bo za przesyłkę w Europa do Europy było, czy jakoś tak. I tam pisało, że Mystery Box dla YouTuberów, coś w tym stylu. Więc spoko, fajnie tak pisało w opisie. Zamówiłem tego Mystery Boxa. I czekam, jakiś tam czas czekam, nie powiem wam dokładnie, bo nie chcę się walnąć. Czekam, patrzę, że nagle no, nie ma go, a powinien być już chyba dawno, więc dostałem tracking, tam na stronie, tracking, czyli śledzenie przesyłki i tam na stronie właśnie, no może nie na stronie, po prostu na tej stronie stworzonej przez użytkowników, to jest, nie wiem, czy mogę wam powiedzieć, co to za strona. Może powiem wam później, co to za strona, bo na razie muszę się zastanowić, czy mogę wam powiedzieć, co to za strona. Ale załóżmy, jest jakaś strona i na tej stronie właśnie patrzysz te zamówienia, gdzie jest dana przesyłka, gdzie się znajduje, kiedy ją będziesz mieć. I pisało, że powinienem mieć przesyłkę już dawno temu, więc co? Gość mnie oszukał i tak nie dostał kasy, bo musi... Ja muszę otrzymać paczkę i dopiero wtedy, kiedy otrzymam tą paczkę, ją odbiorę, to wtedy ten użytkownik, który mi to sprzedał, dostaje to wszystko na konto. Róbcie screen, jak będzie najwięcej osób. I spoko. Kupiłem tego boxa od tego gościa, on to wysłał, jak mówiłem. Paczka miała być dawno, więc patrzę na ten... na tą... Wiecie, może ja to pokazuję, bo to chodzi o to, że do takiej tabelki się link wkleja. Patrzę na tą właśnie... na te śledzenie przesyłki i pisze mi, że przesyłka stanęła. Stanęła w Polsce i to w takim miejscu, nie wiem, czy to jest gdzieś w urzędzie, czy coś takim centralnym, gdzie spotkaliście się kiedyś albo na grupkach, jeżeli jesteście na grupkach na Facebooku, albo gdzieś, że poczta wam otwierała paczki, potem je byle jak zawijała i wam odsyłała. To oni zrobią tak zwane sortowanie, czy coś w tym stylu, czyli jeżeli coś jest podejrzane, albo po prostu tak z nudów, urząd celny, dokładnie, albo po prostu tak z nudów wam otwierają paczki, nakładają wam jakieś podatki, czy coś w tym stylu. I właśnie prawdopodobnie ta paczka jest w tym urzędzie celnym i jest sprawdzana. I spoko. Wszystko by było ok, gdyby ta paczka normalnie była sprawdzana, nic by się nie stało, to by od razu ją przysłali. Tylko, że ona tam stoi chyba już więcej niż tydzień, a jak oni sprawdzają to w kilka dni. I nie ma żadnej informacji, czy wróciła, czy nie. Tak to by była oczywiście informacja, że wróci, czy zatrzymali. I na razie czekam, czy po prostu coś się pomyliło, paczka stanęła, zapomnieli ją wysłać i paczka do mnie... Co by było najlepsze, paczka do mnie albo dojdzie i będę ją miał, a oni mieli tam jakiś błąd, albo paczka do mnie nie dojdzie. I jeżeli paczka do mnie nie dojdzie, to... No to po prostu nie dojdzie do mnie, bo przez jakieś problemy nie doszła. Bardzo dziękuję za donate'a, pozdrawiam serdecznie. Mam nawet zdjęcia, Dudek. Możesz podesłać mi na PW, dzięki, pozdrawiam. Już myślałem, że coś poważnego. Mordo, posłuchaj do końca, jak... Posłuchaj do końca, jak myślisz, że to nie jest nic poważnego. Są właśnie trzy możliwości, albo nawet cztery. Jeżeli w czymś się pomylę, co powiem, o co chodzi w lewo? Aha, donate jest w lewo, tak za bardzo? Tutaj dam. No właśnie, o co chodzi? Pierwsza opcja, jak mówiłem w skrócie, chodzi o to, że paczka do mnie albo dojdzie, co jest mało prawdopodobne, jeżeli do mnie dojdzie, to będzie wow, i po prostu mają jakieś problemy, zapomnieli wysłać tą paczkę i nie sprawdzają. Drugie, może do mnie wcale nie dojść i wtedy dostanę zwrot pieniędzy, będę mógł zamówić jeszcze raz, on mi jeszcze raz ją wyśle. A trzecia, najgorsza opcja jest to, że raczej to jest właśnie najbardziej prawdopodobna opcja, że sprawdzają tą paczkę i sama nazwa wskazuje. Dziękuję za donate'a. 15 zł. Zaraz spiszę. Na klacie piszę, dobra. Obiecałem, to napiszę. Dzięki bardzo. Chodzi właśnie o to, że jeżeli oni sprawdzają tą paczkę, to jak było wiadomo, że ta paczka jest od psychopaty,
powiem tak, żeby nie było, że no, na pewno psychopata ci chciałby wysłać paczkę. To są ludzie, którzy się takim czymś zajmują i oni robią mystery boxy dla właśnie takich ciekawskich youtuberów. Zaraz pana pozapisuję donate, dziękuję za sekundę. I właśnie chodzi o to, na chwilę ściszę, chodzi właśnie o to, że oni, jak oni to sprawdzają, to ja mam przesrane. Bo po pierwsze, gdyby to sprawdzali szybciej, gdyby to normalnie sprawdzili, to by pyk, otworzyli sekunda, by odesłali. A jeżeli sprawdzają to tak długo, czyli już ponad tydzień, to mogę mieć przesrane. Bo ja się oczywiście na tym nie znam, ale pisałem do paru znajomych i oni mi powiedzieli, że to jest największa że to jest największe prawdopodobieństwo, że tak się właśnie stało, że no, ktoś, kto pracuje na poczcie, mi powiedział, że właśnie oni muszą sprawdzić tą paczkę, jeżeli jest ona podejrzana, jeżeli jakiś odór się z niej, jeżeli coś śmierdzi, jeżeli coś przecieka, to oni, no, we większości przypadkach muszą to sprawdzić, także jeżeli to sprawdzą i okaże się, że coś tam jest, bo Psycho666 to jest osoba na... A chciałem wam już powiedzieć tą stronę. Nie wiem, czy mogę wam powiedzieć tą stronę. Kurde, bo się trochę boję. Powiem wam tą stronę po live'ie, gdzie to kupuję, dobra? Po live'ie wam powiem, a live nie będzie długi. I ta osoba sprzedaje jakieś różne dowody zbrodni, ta osoba sprzedaje krew, naprawdę sprzedaje po prostu krew, od kogo nie wiadomo, i sprzedaje różne takie chore pierdoły, które moim zdaniem są chore. Naprawdę, te pierdoły są chore. I jeżeli coś mi wysłał takiego w tym mystery boxie, to znaczy, że będę miał prawdopodobnie przesrane. Ale co zasłaniam, bo nie rozumiem. Nie wiem, o co chodzi. Że będę miał przesrane, jeżeli... No, będę miał przesrane, jeżeli coś... Darknet. Darknet to jest darknet, a nie strona. Chodzi o stronę na darknecie. Coś... No, mogę mieć przesrane, jeżeli rzeczywiście oni to sprawdzili i jeżeli coś mi takiego wysłał, a... No, no kurde, boję się, że coś serio tam mi wysłał takiego i że będę miał przesrane. Na razie się tym aż tak nie przejmuję, bo jest to tylko takie największe prawdopodobieństwo i nie wiem, czy jak oni właśnie to sprawdzą, jak myślicie na czacie, czy jak oni to sprawdzą, to będzie miał przesrane adresat, który to wysłał, czy ja. Ja to nie zamówiłem na swój adres. I w sumie jak do mnie dojdzie ta paczka... Dobra, nie, nic nie mówię, bo tak to się zdradzę. Że jak do mnie dojdzie ta paczka, to mogę powiedzieć przecież, że ja takiej paczki nie zamawiałem. Albo że to nie moja wina, bo nie wiedziałem, co jest w środku. Suń się w lewo. Nie wiem czemu, ale dobra. Uważaj, że facet z kominiarką za tobą się czai. Może pan wyjść z tego domu, Boże Święty. Nie ma pan swojego domu, wypadł! Denerwuje mnie już on. Adresat i ty. Więc tak, dojdzie do mnie ta paczka, to jak panowie w kominiarkach za mną wejdą razem z tą paczką, albo coś nie wyskoczy z paczki, to powiem, że ja nie wiedziałem, co jest w tej paczce przecież. Bo skąd ja miałem wiedzieć, co jest w tej paczce? Adresat nie napisał, co jest w paczce. Powiedział, że to jest idealne do filmów na YouTube. Więc co? Po prostu myślałem, że jest to fajne, coś fajnego na YouTube i tyle. Myślę, że to chyba podziała. Ale mam nadzieję, że nie wejdą mi z kominiarkami, normalnie dojdzie mi ta paczka. Dziękuję za donate'a. Zapisujesz te donate'y. Kurde. Dziękuję, Jakub. Na razie zbieram na studia. Bardzo dziękuję ci, Jakub. Kurde. Dwie dyszki. Więc podsumowując. Dziękuję bardzo. Teraz podsumowując. Jeżeli dojdzie mi ta paczka, od razu was poinformuję. Jeżeli dojdzie mi ta paczka, jeżeli będę miał jakieś inne rzeczy, od razu was o tym poinformuję. Mam nadzieję, że ta paczka dojdzie. Nie wiem, ile to może trwać, ale naprawdę w głębi serca, w głębi duszy, chyba tak mogę powiedzieć, mam nadzieję, że ta paczka dojdzie, ale no wątpię w to trochę. Ale pamiętajcie, jeżeli zobaczycie w tytule, że kupiłem paczkę od psychopaty, coś tam, to znaczy, że paczka dotarła i to nie będzie clickbait. Tyle temacie. Gdzie można znaleźć się?